Cześć, to ja, Kuba z Kropka, a dzisiaj jest troszkę późno, lecz chciałbym wam to dzisiaj jeszcze pokazać. Dzisiaj mam kasetkę Lego Ninjago Legacy i tak, premiera tego magazynu była 2 kwietnia. Ja tą kasetkę już wtedy miałam, lecz miałem ją przed szkołą, a potem już pojechałem do babci na cały dzień, więc nie udało mi się nagrać, ale jak najbardziej nagram to teraz. Zobaczcie, jakie tutaj było fenomenalne pudełeczko. Tak, w tym numerze był Garmadon, którego sobie pod koniec też obejrzymy. Były też saszetki. Była też jedna saszetka i ta karta limitowa. Dobrze, no to my możemy już zaczynać. Tutaj mamy plakat z kolem. Tutaj mamy, co będzie w tym numerze. I mamy komiks. 4 próby. Przyznam wam się, że ja tego komiksu nie czytałam. Nowy sezon tylko w Cartoon Network. Ciekawe jaki. Aha, i też ostatnio nie nagrywałem tego zwykłego magazynu, więc gdzieś tutaj wam się pewnie pojawiają screeny. Mamy plakat, pierwszą część. Mamy taki plakat. Mamy drugą część plakatu. Tutaj mamy nowa kolekcja kart Lego Ninjago. I ja chyba albumu sobie z tego jednak nie kupię. Tutaj mamy jakieś zadania. Garmadon. Quiz o serialu. Coś o mistrzu. Mamy też tutaj bohaterze ninja. I tutaj jest taki... Zobaczcie nastroje ninja. A Nia ma strój z chyba Święta Umarłych, nie jestem pewien, ale to na pewno nie jest ten strój, jaką mają oni, więc ciekawe. Tutaj mamy Złoty Smok, którego też chcę teraz właśnie nabyć, bo naprawdę jest prześliczny. Mamy Atak Węży, Narysuj i Wygraj, uwaga, w kolejnym numerze. Nie ma. Mam tutaj plakat z Jayem. Zaraz wam pokażę, co będzie w kolejnym numerze. To takie napięcie pewnie, ale już pewnie wiecie. Numerów będzie 4. Tutaj w pierwszym jest ten plakat. Drugi jest Lloyd i Mistrzu. W trzecim jest Garmadon i Kai. A w czwartym jest Zayn i Nia. I tutaj jest też ta inna Nia. Ja bym bardzo chciała, żeby tutaj w tych gazetkach się znajdowały takie fajne figurki, na przykład Pytor albo mały Lloyd, także zobaczymy. A już 2 lipca będzie w sprzedaży Mistrzu. Ja tego Mistrza już mam od bardzo dawna z świątyni, ale kupię ten magazyn. Nie wiem, co zrobię z tą figurką, ale na pewno będzie warto. Dla tych, którzy nie mają. I teraz przejdziemy do figurki Garmadona. Tutaj mamy figurkę Garmadona. 4 ręce. 4 miecze, czyli katany. 4 razy więcej kłopotów. Ja mam nadzieję, że po prostu 2 lipca już mi się uda nagrać, jak to otwieram. 2 lipca to są już wakacje, więc na pewno mi się spróbuję, żeby mi się udało. Na razie to by było wszystko, ocenę to 10 na 10, ponieważ nie mam tego Garmadona, więc ten magazyn, który będzie w kolejnym numerze, też warto nabyć dla osób, które nie mają po prostu mistrzału, bo naprawdę. Okej, więc to by już było wszystko, no i pa!